Moi drodzy, do Lidziangu. Pierwszy mecz półfinału. Tak, pierwszy mecz półfinału. Pogers na czacie, moi drodzy! Dzisiaj naprawdę bardzo ciekawe mecze przed nami. No tak jak mówię, Morsy tutaj przed ogromną szansą. Potem Krasnale będą miały szansę odpłacić się syrenką w następnym spotkaniu. No ale przejdźmy już tutaj na Lidziang Tower. Pierwsza mapa, Control Center. To jest ta mapa, na której Filip Singer będzie miał mniej troszkę pola do popisu, grając swoją, no jakże znamienitą farą w tym sezonie. A no wiemy, że Morsy tutaj co prawda często na tych gołcach się nie pojawiały, no ale... Właśnie Alpha Control Center może być takim tutaj punktem zaczepnym, który no jednak uruchomi te gołcy, tak? Jakby to powiedzieli niektórzy gracze z Ligi Press Y to activate your gołcy, więc wchodzimy na Control Center i zobaczmy, co wybiorą nasi zawodnicy. No i czego tutaj można się spodziewać? No już widzimy tutaj, że Filip Singer jednak mimo wszystko zainwestuje w tę farę znaną już tutaj. No Conventer klasycznie na Anie. Kamix będzie tutaj no najprawdopodobniej chyba jedynym tankiem, chociaż zobaczymy, co tutaj Chichi wykombinuje, bo jednak jest rzucony tutaj na Diva. Axel, klasycznie na Genji, no i będą musieli się mierzyć na drużynę, no na Team Comp, który wygląda co najmniej stabilnie, ponieważ no dwóch hitscanów i to jakich, Makri oraz Soldier, do tego wszystkiego Rain, który może się zdawać trollem w tym sezonie rankingowym, no ale zobaczymy, oczywiście to wszystko tutaj można powiedzieć jest inne na naszej lidze, no i do tego Moonman na swojej słynnej divie, no i Reves. Na Baptyście co najmniej ciekawy Team Comp, no i myślę, że to może być coś, co zaskoczy AGH. Obawiam się, że mogą być troszkę za mało mobilni, gdzieś brak tego Lucja w tej kompozycji z Reinhardtem zawsze jest jakimś tam problemem. No ale zobaczmy, bo teraz już tutaj Moonman mocno obijany, w ciekawej pozycji teraz zostawieni, nie osłania nikogo tam, Vengeance swoją tarczą, teraz jeszcze Fiolet na selku, koniec końców pada tylko Kamex, ale to jest zadanie main tanka, żeby robić to miejsce swojej drużynie, no i będziemy mieli wycofanie. To co mnie ciekawi też w tej kompozycji, że Felu na tym Makriku tak naprawdę nie ma żadnego pocketu na sobie, bo gdzieś tam ta Brigitta ma no E na cooldownie, a no tak naprawdę to dopiero teraz na Anę zmieniają się zawodnicy i dalej ta kompozycja bez Lucja, no mogą mieć problemy teraz Mors. No i ewidentnie tutaj to pokazuje, jak może zostać wykorzystana fara na tej mapie, ponieważ warto zwrócić uwagę, że Singer na tej farze, Filip Singer na tej farze oczywiście w ogóle się nie wychyla, w ogóle nie daje tak właściwie nawet szansy siebie zabić, a mimo właśnie tych trzech hitscanów, no to jest troszeczkę za mało, dwóch hitscanów już teraz, ponieważ Reves zamiast Baptysty na Anie, no ale widać, że no działa to różnie, chociaż Axel teraz umiera, no i mamy entry fraga dla Morsów. Momenty fraga, ale Filip Singer odpala teraz klika Q, no i mamy dwa fragi na jego konto. Pojawia się teraz jeszcze tutaj Nano na Kamyxa i gdzieś tam bardzo dobrze izolowany jest beton na tym nanowajzorze, nie wskóra nim nic. No i fragi sypią się na konto teraz agresorów, już musi się wycofać teraz Moonman zabity, nie będzie stagerowany, no i kolejny teamfight pada na konto tutaj z drużyny z Krakowa. Dobrze ustawiony teraz konwerter na tym highgroundzie, nie mają za bardzo jak mu tutaj zagrozić teraz gracze z Morsów, bo no o ile beton może się tutaj ustawić na tym przejściu i wraz z Felu starać się ostrzeliwać tutaj Conventera, to on może po prostu schować się za ścianą i te strzały nie będą wywierać na nim żadnego wrażenia, no ale zobaczmy, jak na razie tylko Felu z gotowym Hainunem ma, no tak naprawdę 3 ulty, 4 ulty na koncie teraz agresorów, jest mocny dojazd na betona, ale pojawia się Eocelka, który teraz bardzo mocno obijany, musi zginąć, teraz zabity przez Axla, jeszcze pojawia się tutaj Meteor Strike, drugi frag na koncie tego zawodnika, no i przechodzą do tej ofensywy teraz gracze z agresorów, spychali do swojego respa, są teraz Morsy, padają teraz po kolei, Axel, dobry counter charge na Vengeance'a, który teraz zostanie jeszcze troszkę zastagerowany, udaje się uciec tylko Monumentowi. No i kolejny teamfight, tylko 80%. Tak, mówimy tutaj o stagerze, ale przede wszystkim możliwość zabicia Reina, no to jest dodatkowe 600 HP, które trzeba zjechać, 600 HP, które doładuje niesamowicie szybko ulty i dzięki temu Chichi już teraz ze swoim Service Distractem, no Axel już 30% do kolejnego Meteor Strike, ale tutaj widać, że Morsy coś kombinują i będą iść górą, no i to jest dla nich szansa, chociaż pozostało tylko 5%, żeby wejść na ten punkt, żeby go dotknąć. No pojawia nam się tutaj self-destruct, ale no tak naprawdę chyba tylko zonujący wskakuje na Moonman, no i też musi odpalić swoją super zdolność, pojawia się także ten tutaj ulti od Felu, łapie dwa fragi, Kamix, no zdążył ją co prawda zabić, ale no chyba troszkę za późno, bo jednak jego drużyna umiera, no i koniec końców 99% udaje się przejąć teraz graczom tutaj z Morsów ten punkt, no ale teraz każde małe potknięcie, każdy mały błąd będzie kosztował ich tę mapę, bo agresorzy tak naprawdę wystarczy, że go przejmą i doprowadzą do overtime, jeśli złapują różne przeciwnika tak naprawdę w jedną sekundę, czy bardzo szybko po kolei, no to może nawet nie być szansy na wejście, natomiast zobaczmy, bo już tutaj po prawej stronie czai się Filip Singer. No i zobaczymy tak właśnie, co, jak to rozegrają agresorzy, ponieważ to wszystko nie wygląda tak łatwo, chociaż to na pewno śmierć betona teraz no dosyć ciekawie ułatwia to i myślę, że no tutaj Filip Singer ze swoim barażem, ze swoim nano barażem, no złapie co najmniej te dwa fragi, ale Felu z idealnym flashem, mimo wszystko fragi wpadają na konto agresorów.
No, trzy fragi już na ich koncie, ogromna przewaga liczebna, nie wygląda to zbyt dobrze teraz dla drużyny z UG. Jeszcze Vengeance uśpiony tutaj wleci na ten punkt, co to już tylko na contest, no tym Reinhardtem długo, długo nie pożyje. Zobaczymy, czy jeszcze uda się dobyć tutaj Morsom, ale nie wygląda na to. Kamex dobrze zonuje ich Prime Rage'em, nie daje im wskoczyć. No i 100 do 42 teraz agresorzy wygrywają na Control Center, no i Morsy przed ostatnią szansą na tej mapie, żeby jeszcze się postawić. No oczywiście wiemy, że King of the Hill tutaj... O, mamy pauzę w międzyrzędzie. Wiemy, że King of the Hill tak właściwie jest mapą rozgrzewkową, no i wszystko zależy od tego... może właśnie nie wszystko zależy od tej jednej mapy, ale wszystko zależy od tego, jak zostanie rozegrana druga mapa i trzecia mapa. Bo tak jak wiem, no King of the Hill no nie zawsze tutaj się udawało, bywało z tym różnie. Mieliśmy nawet teraz walkover na straconą mapę oraz walkover na tym King of the Hill, więc no można powiedzieć, z tym trybem jest tutaj różnie, no ale zobaczymy, ponieważ Morsy przede wszystkim walczą i przede wszystkim wykazują jakąś inicjatywę. No zdobyli mimo wszystko tylko 42% na Control Center, ale to jest nadal szansa dla nich, żeby się przełamać. I jeżeli następną mapą, no następne mapy, czyli oczywiście Night Market oraz Gardeny, no są troszeczkę bardziej, można powiedzieć, fara friendly, ale jeżeli to zostanie odpowiednio rozegrane i odpowiednia kompozycja zostanie tutaj dobrana, to myślę, że Morsy mogą jeszcze tutaj powalczyć, ponieważ no AGH straciło ten punkt, ale zauważyłem, że AGH za każdym razem na pierwszej mapie, na pierwszej mapie oczywiście na King of the Hill, musi stracić przynajmniej na chwilę ten punkt. To nie jest nigdy tak, że do zera wygrywają, zawsze muszą stracić na chwilę ten punkt na tej pierwszej submapie, więc tutaj wszystko może się zdarzyć, no i jak na razie mamy, można powiedzieć, ten ciąg logiczny zachowany, że rzeczywiście stracili tę mapę chociaż tylko na 47%. Tak teraz, no mogą tutaj jeszcze, może coś tutaj się zdziałać, ale nadal mamy pauzę i za bardzo nie wiadomo o co chodzi, bo Philip Singer jeszcze chce pauzę dalej. Tak? No, myślę, że tutaj tym głównym problemem, który mają teraz Morsy, jest przede wszystkim to, że grają Statika, grają Reinhardta bez Lucia. Ta ich kompozycja jest naprawdę bardzo wolna, co naprawdę ułatwia Filipowi robotę w rzucaniu tych rakiet i no, nawet posiadając dwa hitscany, ciężko jest taką farę skontrować, bo wystarczy, że po prostu schowa się gdzieś za ścianą, czy wykajtuje swojego przeciwnika, poczeka na reload, cokolwiek, na przeładowanie i po prostu ta fara już wtedy, no, dużo tutaj o wiele większe zagrożenie, chodzi mi o hitscany. Hitscany dużo zagrożenia dla tej fary tutaj no nie stanowią, więc no w takich tutaj momentach warto jest jednak zainwestować w tego Lucia, gdzieś tam to leczenie troszkę poświęcić, no bo nie ukrywajmy, że na tą jednak kompozycję dive'u, gdzie walka w zwarciu ogranicza się gdzieś tam już do wykończenia tak naprawdę przeciwnika na tym punkcie, no to Brigitta oczywiście kontruje dive, ale czy taka kompozycja, jaką prezentowali agresorzy, to na pewno jest taki czysty dive, który może skontrować Brigitta? No i warto to teraz przeanalizować trochę w inny sposób, ponieważ UG ewidentnie spikowało na samym początku trzy hitscany, bo tu był tak Baptista, który potrafi swój damage zrobić, był Soldier, który jest, no można powiedzieć, takim najbardziej zonującym hitscanem, no i był do tego wszystkiego Makri, który jest głównym damage dealerem, jeżeli chodzi o takie 1 versus 1, głównym duelerem. No i widzieliśmy, że do tego był rozegrany właśnie Reinhardt. No i teraz przeanalizujmy to. Jeżeli AGH rzeczywiście pokazuje swoją siłę na farze i do tego mają dosyć bardzo mocnego flankera Axla i do tego bardzo mocnego healera, konwentera, pod którego ciężko podejść, to teraz pytanie, czy właśnie tak. Rein i jego tarcza, jak długo są w stanie przeżyć? Dwa hitscany na mapie typu Control Center, gdzie fara może się, no tak jak widzieliśmy, dosyć łatwo ukryć i po prostu siedzieć na górze, tak. Tutaj no nie jest taka łatwa do skontrowania i tak właściwie dwa razy jak Filip został skontrowany, to było podczas użycia baraża, ponieważ no rzeczywiście to trzeba przyznać Morsom, że są na to przygotowani, no ale jest tutaj wiele zmiennych, jest wiele znaków zapytania dla teraz UG, ponieważ no dive mógłby tutaj zadziałać, zwłaszcza na mapie typu Control Center, ale ten dive by musiał być na tyle skoordynowany, że musiałby od razu fokusować konwentera, by musiał narzucić przede wszystkim niesamowitą presję na niego, żeby nie dał rady tyle healać, bo pamiętajmy o tym, że Ana no, ma niesamowity potencjał pod healaniem, by musiała być ta presja narzucona, by musiała być ta koordynacja narzucona i to prawdopodobnie by zmusiło w tym momencie AGH do zmiany kompozycji na taki typowy anti-dive, ale no tak jak widzimy, to nawet nie jest wymagane, ponieważ pierwsza mapa 100 do 47, no uszknęli ten punkt, no ale to jest troszeczkę za mało, żeby złapać całą mapę i złapać całą submapę, a później całą mapę, więc no naprawdę tutaj na AGH trzeba się postarać, bardziej można, trzeba wytężyć może swoje szare komórki, żeby rzeczywiście odpowiednią kompozycję dobrać, żeby odpowiednie osoby można skontestować, sfokusować
i zauważyć tak naprawdę, co jest tutaj fundamentem tego teamu, ponieważ no AGH już jest w takiej formie w mojej opinii, że taka typowa kompozycja, no 3 hitscany, no to może być nawet za mało na farę, która jest poketowana nawet z dwóch stron w pewnym momencie i która po prostu może się ukrywać za obiektami na mapie, no których żaden hitscan raczej nie rozwali. No tak, też warto tutaj zwrócić uwagę na to, że właśnie w tej początkowej kompozycji tutaj Morsów pojawiła się Diva. I to już był dla mnie jakiś taki znak, że no chyba wiedzą, o co chodzi, wiedzą, jak tą farę najlepiej skontrować. I no tak naprawdę, jeśli Diva będzie uprzykrzała tej farze cały czas życie, będzie dawała na jej rakiety Matrix, opóźniała jej ultimate'y, kontestowała ją w powietrzu, kiedy tylko odłączy się od niej na chwilę Mercy, czy chociażby Diva jest nawet takim pikiem, który może po prostu wyłączyć tą pasywkę Mercy, na której ona się leczy. Bo wystarczy, że gdzieś z oddali, nawet za jeden damage'a ją trafi, nawet z drugiej połowy mapy, to zawsze to są jakieś obrażenia, które wyłączają tę pasywkę, no i ta Mercy już wtedy tą przeżywalność ma jednak troszkę mniejszą, no bo wiemy, że jeśli będzie pozostawiona sama sobie i po prostu będzie się leczyła za darmo, nawet bez pomocy drugiego supporta, no to o wiele ułatwia to latanie z tą farą, nawet grając na dwa hitscany. No i też trzeba wziąć pod uwagę, że na mapie typu Control Center ta fara, co prawda ma mało miejsca, ale ma też dużo przeszkód, za którymi może się schować. Dlatego granie hitscanem w tym miejscu albo wymaga naprawdę bardzo dobrego pozycjonowania, albo po prostu gra się coś, żeby tą farę jakby zignorować i polecieć na przeciwnika bardziej agresywnie, żeby może spikować jego backline, spikować supporty, zanim fara zdąży w ogóle cokolwiek zrobić w tym teamfajcie. Troszkę większą agresję, troszkę oczywiście też szybsze te teamfajty muszą się pojawić, no bo no jednak fara nie jest aż tak szybką postacią, tak? Mobilna też nie powiedziałbym, że jest. Co prawda potrafi latać, no ale w powietrzu nie jest aż tak szybka, jak mogłoby się wydawać, zwłaszcza kiedy nie ma tego E. Więc te rotacje pomiędzy tymi teamkompami, pomiędzy teamfightami zazwyczaj są troszkę spowolnione, biorąc pod uwagę to, że dwie osoby tak naprawdę są poza teamfightem w momencie, w którym ta rotacja w dive nadchodzi i po prostu te bardziej mobilne postacie zaczynają się przemieszczać, a fara cały czas gdzieś tam tkwi. Okej, okay, ale mamy chyba drużyny gotowe z tego, tak, co wygląda, więc tutaj już tak tutaj pauzuję. No i lecimy wracamy dalej. Wracamy na Legend Tower, no i po dogłębnej analizie. No i też jeszcze pytanie, czy na mapie typu Control Center jest potrzebny duo hitscanów, czy nie właśnie jeden dobry dive, który nie wkusuje na przykład Conventera, który z Tracer, która nie narzuci jakiejś presji na farę, no bo fara przede wszystkim ma siłę, jeżeli chodzi o większe targety, no, a niekoniecznie o takie właśnie no pojedyncze albo jakiś dive, to tam może nie mieć już takiego przełożenia. No i zobaczymy, co teraz tutaj wyjdzie, ponieważ widzimy, że UG jednak decyduje się teraz na tego dive'a. No a AGH pozostaje też przy dive'ie, tylko troszeczkę, no można powiedzieć, innym niż to, co prezentuje nam UG w tym momencie. No i mamy teraz już przejście. Obydwie drużyny decydują się tym razem na farę. Pojawia się także beton na sombrze. No i zobaczymy, bo to tak naprawdę może zależeć od pojedynku fary w powietrzu teraz pomiędzy Felu a Filipem Singerem, ale jak na razie Conventer pozbawia tego poketu teraz właśnie tą zawodniczkę z Morsu. Pojawia się jeszcze Rez na Axlu, także ten beton, ten pik od betona jest całkowicie teraz bezwartościowy. No i ta przewaga liczebna już jest po stronie tutaj zawodników z Krakowa. Mamy dojazd, ale beton po raz kolejny zabija Axla. No, Axel tutaj ma chyba swojego pierwszego Nemesis w tym spotkaniu, no ale rozbita teraz drużyna z Morsów po tym punkcie, po całej mapie tak naprawdę. No i to ułatwia graczom z agresorów zadanie. Felu jeszcze walczy tutaj z Kamyksem, ale za chwilę zostanie dojechana wszystko, no to wskazuje, chociaż udaje się udzieć na low HP, no ale pierwszy punkt na konto AG. Trochę tutaj problem ewidentnie. Dobrze, że wspomniałeś o tym, że Axel został zabity dwa razy, no i mieliśmy tutaj okazję to obserwować, no i Axel chyba po prostu się poszły zbyt pewnie, bo no nie wyglądało to na nic innego niż po prostu zbyt duże overextendowanie. No ale zobaczymy, co teraz pokażą drużyny, bo no UG się tutaj regrupuje i decyduje się na zmianę, ponieważ w tym momencie będzie Beton na Widow versus Axel na Widow, więc no można powiedzieć, że coraz bardziej podobne są te kompozycje do siebie, więc zobaczymy, no która Widow tutaj będzie tą lepszą. No teraz będziemy mogli obserwować dwa pojedynki pomiędzy Betonem i Axlem oraz pomiędzy Filipem oraz Felu. No i ten właśnie pojedynek wygrywa zawodniczka z Morsów. Teraz jest mocny dojazd ze strony Felu, odpalony teraz baraż, ale nikogo tam nie ma. Dostaje slipa, pojawia się tutaj self-destruct. Cichy zabije śpiącą Felu, a Kamix pozbawia życia teraz Revesa na tej Anie. Beton, co prawda teraz jeszcze frag kontaktowy na Axlu, no ale Rez za Reza, a przewaga leciebna na punkcie w posiadaniu agresorów. Chociaż teraz jeszcze Moon Man z fragiem na mechu, z fragiem na
kamyk się, Filip odpalony baraż, ale on także złapie półtora fraga, no i tylko śpiący tak naprawdę wędrze za tym punkcie. Baby Diva także sobie tutaj zbytnio nie poradzi, no i muszą się wycofać teraz gracze z Morsu, bo ten divide już jest przegrany. No i tutaj można powiedzieć tak typowo nasz memik ligowy Big Szkoda, ponieważ warto spojrzeć na to, ile brakowało do przejęcia punktu, a jak długo trwał ten teamfight, ponieważ no, zaczęło się to wszystko w momencie, kiedy było 40%, a teraz mamy 73%, no więc powiedzmy, że gdyby udało się chociaż na tę chwilę przejąć ten teamfight, to już by było 40-30 i już by była większa szansa dla Morsu, a teraz 82-0, no nie wygląda to najlepiej. No nie wygląda to najlepiej, to jest tak naprawdę ostatni dzwonek na tej mapie, żeby jeszcze coś tutaj wskórać, żeby jeszcze coś zmienić, właśnie, żeby nie stracić tego pierwszego punktu oczywiście. Mamy odpalony jak na razie self-distract, ale dobrze postawiony teraz bombelek przez Kamiksa, cały czas Reves tutaj, przepraszam, Konwenter leci, ale teraz wyłapany przez Betona, ale dwa fragi wpadają już na konto niemieckich, leci tutaj overtime już, nam wchodzi w grę, jest res od Axla, jest res od Celka, jest res od Kasix, no ale mniej więcej wyrównane są teraz szanse na tym punkcie, chociaż teraz Kamiks pozbywa się Betona, ale Vengeance pozbywa się Konwentera, także bez tego dobrego heala, bez tego dużego źródła od healingu teraz gracza AGH-u, ale Philip Singer robi to, co do niego należy, pozbawia życia teraz graczy drużyny przeciwnej, jeszcze Monument także zostanie wypikowany właśnie przez tego zawodnika, baraż, żeby pozbyć się Vengeance'a, no i 100-0 na tym drugim punkcie, tym samym 2-0 na Lijiang Tower, AGH jak na razie zatrzymane. No AGH zatrzymane, no i troszeczkę według mnie UG zagubione w tym wszystkim, ponieważ no po raz kolejny troszeczkę to ta gra polegała na szczegółach, no i to widzieliśmy właśnie choćby w tym momencie, kiedy zabrakło naprawdę troszeczkę, żeby przejąć ten punkt, no i gdyby ten punkt został przejęty rzeczywiście wtedy, to może to by wszystko się potoczyło inaczej, no ale też Vengeance, który postanowił użyć swojego Primal Rage'a mimo nie przejęcia tego punktu, zamiast szybko się wycofać, zamiast szybko umrzeć, to sprawiło, że no Stagger tutaj był postępujący no coraz mocniejszy, no i tak naprawdę już bez większych szans przy 90-0 został wykonany ostatni push, a jak wiemy wszyscy, no nie najlepiej się wchodzi na punkt, kiedy pozostaje 10 sekund do końca, więc no tutaj ewidentnie UG musi wyciągnąć wnioski, musi przemyśleć kompozycję, no i musi przemyśleć, czy to na pewno tak chcą rozgrywać, czy może no nie chcą to rozegrać jakoś inaczej, czy nie mają jakiegoś innego pomysłu. No tutaj sam nie wiem, jakby można było AGH do końca skontrować, no ale jestem pewien, że no UG się przygotowało na takie możliwości, no a AGH teraz będziemy grali na King's Row i AGH będzie klasycznie, można powiedzieć, brało atak, no i UG oczywiście na obronie. Zobaczymy, jak to wyjdzie i zobaczymy, czy może rzeczywiście, no zobaczymy jakąś inną przede wszystkim kompozycję przy tym wszystkim. No tutaj myślę, że King's Row jest taką mapą, którą na pewno można mieć dobrze przećwiczoną, no bo od pierwszego sezonu w Overwatchu, jeśli ktoś gra, no to praktycznie może znać ją nawet na pamięć, więc King's Row, żeby zatrzymać AGH, może być i najlepszym, i najgorszym tutaj wyborem, no bo jednak łącząc doświadczenie ich w grze i to, co prezentują jako drużyna, no to naprawdę jest ogromne zagrożenie na King's Row, natomiast wybór padł ze strony Morsów, także tutaj no, może mają coś przygotowane, może mają jakąś ciekawą kompozycję, może przeprowadzili jakąś analizę, kto wie, zobaczymy, bo to oni zaczną teraz w obronie, no i tak naprawdę stoją przed szansą, bo wiemy, że Morsy w obronie potrafią tutaj zaskoczyć, potrafią zaskoczyć tak, jak zrobili to w fazie grupowej, kiedy zaskakiwali nas tak naprawdę, no pod wrażeniem muszę przyznać, że byłem gry w obronie właśnie tej drużyny, gdzie tam w ataku pojawiały się jakieś mniejsze błędy, to jak w obronie poprawiali te błędy z ataku, jakby taką niewidzialną gumką zmazywali te błędy, no i zobaczmy, bo jak na razie mamy ciekawy bunkier. No, można powiedzieć, że tak akurat pod metę idealnie się nadaje ukochany bunkier. No, też widzimy, że no, chociaż, no dobra, na razie nic nie widzimy po stronie AGH, chociaż Fip chyba się będzie decydował na Widow, co na bunkier jest dosyć ciekawym pikiem, ponieważ no tak właściwie to polega tylko na wykorzystaniu błędu przeciwnika w momencie, kiedy będzie gdzieś tam wychylał. No, ale też widzimy Felu na Widow i Betona na Bastionie, więc no dosyć ciekawie wygląda ten bunkier. No i bardzo mnie boli serce, że jeszcze nadal nie widziałem Torbjorna, bo Torbjorn w tym sezonie wygląda naprawdę niesamowicie silnie. No, już przechodzą do ataku teraz gracze z AGH-u. Axel jednak na tym Hanzo, także duży, duży połk teraz. Myślę, że przeczytali troszkę tę kompozycję przeciwnika teraz gracza z AGH-u, bo to jest dobry połk na tarczę, który teraz prezentuje właśnie ta ich kompozycja. No, ale też dobrze zabunkrowana jest teraz ta drużyna, dobrze ustawione. Tutaj Moonman, który będzie kontestował ten punkt, on nie będzie dawał tutaj nawet jednego tika zebrać swoim przeciwnikom. Dobrze podchodzą teraz od dołu gracze z AGH-u. Nie chcą dać się zaskoczyć teraz jeszcze od pleców. Skakuje tam Philip Singer, bardzo wcześnie puścić
musiał rewes tutaj tego swojego Immortal Fielda, no i na tym punkcie nakładają presję teraz gracze Zagiechu. Pada beton, jest co prawda tutaj res, więc wszystko się wyrównuje, ale Selek także pada teraz od Filipa Singera, no i beton tak naprawdę tylko pozbywają się tutaj Cichiego, ale to jest naprawdę mała strata za to, że ten punkt za chwilę na pewno przejmą gracze Zagiechu, chociaż beton jeszcze z jednym fragiem, no ale Orisa nie ma na tyle damage'a, żeby pozbyć się teraz czterech zawodników drużyny przeciwnej, no i już dwa tiki na koncie Zagiechu. I Filip Singer z bardzo ciekawym barażem chyba chciał się upewnić, że Fel umrze, no ale to był troszeczkę waste, no i to pokazuje, że AGH się czuje co najmniej tutaj no swobodnie na tym King's Row, ale zobaczymy też, bo widzimy już powoli zmiany. Vengeance decyduje się na Reina, Moonen pozostaje przy oczywiście Divie, Beton w tym momencie na Maklim oraz Felu zostaje na Widow, co może być ciekawe, ponieważ no mamy ten typowy dive u AGH i teraz pytanie, czy on będzie, czy będą w stanie go powstrzymać, ponieważ no Revest pozostaje nadal na Baptyście, no a Select na Zenie. Nie mamy tutaj właśnie tej bagiety, która by mogła to poniekąd gdzieś tam skontrować. No nie mamy bagiety, a za to mamy no, Baptista i Zeniatę, którzy gdzieś tam widzę, że mają problemy z tą farą. No pojawia się dodatkowy Discord, który powinien ułatwić zadanie teraz Hitscanom, ale tak się nie dzieje, chociaż teraz jeszcze frag od Felu, ale Axel, Cichy i po raz kolejny Axel przecinają się teraz przez drużynę przeciwną. Ładny deflect od Axla, muszę przyznać, teraz pozbawia Moonmana na jego mecha, uratuje się tym małym health paczkiem, no prawie zabity przez Baby Diva. No to mogło być bardzo wstydliwe, no ale koniec końców na AGH z kolejnym wygranym teamfighterem. Co prawda teraz Revest pozbywa się Kamyxa, ale nie wiem, czy zdążą tutaj jeszcze na jakiś contest, bo teraz bez tego Lucia, no może być ciężko, ale widzimy, że AGH nie pcha tego payloadu na tyle szybko, nie pcha tego payloadu w trzy osoby, ale pojawia się teraz Nanoblade od Axla, jest dobry stun, połowa HP, już u tego zawodnika pozbywa się jak na razie tylko Immortal Field, ale już zabity jest Revest, już zabity jest Beton, pada także Vengeance, no i te fragi wystarczą, żeby zacząć pchać ten payload, jeszcze Selek dobity przez Axla, piękne rozegranie ze strony AGH. No i tutaj warto wspomnieć o tym, bo akurat udało mi się to zauważyć, jak ważną rolę odgrywają supporty w drużynie AGH, ponieważ Axel nawet w momencie, kiedy był mocno fokusowany i nawet zdaszował, nie chciał za bardzo go overextendować, tylko zdaszował sobie na headpack, to okazało się, że w tym momencie Kha'Zix i Skullinventor zdążyli go wychilać do pełna, no i nawet nie musiał brać tego tej apteczki, więc ewidentnie to tutaj rola supportów jest niedoceniona często, ale jakże ważna. No a też widzimy, że UG nie decyduje się na za bardzo zmiany w swojej kompozycji, no i troszeczkę można powiedzieć, że są teraz rolowani, ponieważ tak, Kha'Zix z ładnym follow-upem dla Axla dobija Selka, no i jeszcze Vengeance gdzieś tutaj się próbuje wycofać, no ale ewidentnie to będzie musiał być już reset, żeby cokolwiek tutaj zrobić, ponieważ AGH leci na Snowballa i chce dobić te 4 minuty. No, Vengeance tutaj troszkę agresywnie chciał polecieć, bo nieś tam już się zbliża do swojego shattera, ale dobry teraz slip od Conventera opóźnia ten teamfight, to pozwala teraz Filipowi na złapanie fraga na tej przeciwnej Widow. Pojawia nam się Nano tutaj na Kha'Zixa, który jeszcze gdzieś tam końcówką tego Primala swoją drużynę tutaj, drużynę przeciwną, przepraszam, rozrzucał. Dobry bombelek zasłonił tego Sadistracta od Moonmana. No i tak naprawdę wszystkie ultimate'y, które miała teraz drużyna z UG, zostały całkowicie skontrowane, bo tych ultimate'ów po prostu więcej miała teraz drużyna z AGH-u. Selek jeszcze troszkę chciał tutaj zatrzymać, ale nawet Vengeance teraz tym shatterem nie trafił nikogo z drużyny przeciwnej. Dobra próba teraz od Betona, żeby zepchnąć Moonmana, przepraszam, Cichiego, poza mapę, ale AGH praktycznie niezatrzymane dopycha do trzeciego punktu, no i bardzo dużo czasu mają. Oczywiście AGH, tak. No i teraz myk jest taki, że powiedziałeś, Szymon, że no bardzo dużo ultimate'ów miała AGH i mimo właśnie tego snowballa, no i teraz to się właśnie dzieje w tym snowballu. AGH w ogóle nie używało ultów, trzymał je na ostatniego fighta, przepychali nawet za darmo, a UG było pod ścianą. UG było tak właśnie, no można powiedzieć, że spanikowane, nie wiedzieli do końca co robić, no i widzimy, że przede wszystkim ten stres tutaj no ma dużo do gadania, no i widzimy, że kompozycja też nie do końca tutaj dogrywana, ulty nie są do końca, można powiedzieć, trzymane odpowiednio, jeżeli chodzi o ekonomię, więc w mojej opinii, no tak jak widzieliśmy Uniwersytet Gdański na innych meczach, tak tutaj, no ewidentnie widać, że to jest stres na AGH, no bo mimo wszystko grają na tych trzykrotnych mistrzów, no ale ktoś w końcu to mistrzostwo musi odebrać, no i zobaczymy, jakim pójdzie teraz atak, ponieważ no oczywiście nie wszystko jest jeszcze skończone. No nie wszystko jest skończone, na pewno Morsy mają szansę przebić się przez AGH, no bo jednak wiemy, że agresorzy gdzieś tam raczej w ataku na tym dive się prezentują no lepiej na pewno niż w obronie, chociaż z Conventerem w składzie, no z tą Aną, naprawdę dobrze pozycjonującą się Aną,
jest to troszkę prostsze, no bo wiemy, że Conventer potrafi wykorzystywać te błędy na przeciwnika, a mianowicie takie błędy, że no, nie dojeżdżają go po prostu na Tajanie, nie dojeżdżają tego main healera, no i tak naprawdę za darmo sobie leczy swoich sojuszników, no i tak naprawdę no, ci jego sojusznicy po prostu nie umierają, bo wiemy, że Ana naprawdę dużo zdrowia może wyleczyć, przy okazji dobre pozycjonowanie pozwala rzucać te słoiki i wyłączać leczenie swoim przeciwnikom, także na pewno przed dobrą zagwozdką stoją teraz gracze Morsów, ale w końcu widzimy, że grają teraz Lucja, ale pojawiają się jakiś wariant koców z symetrą. Dobry fiolet od Conventera, no 5 osób na fioletowość teraz zaświeciło, no i to pozwala Axelowi teraz na dwa szybkie fragi. Nie wygląda zbyt dobrze już ten teamfight dla graczy z Morsów. No i teraz jeszcze warto wspomnieć o tym, że Fipsinger sobie wszedł na Sombrze na plecy, no i kompletnie odciął Revesa na cały teamfight. No nie mógł przejść tej bramy, no i tym oto sposobem drużyna UG, nawet jeżeli weszła na punkt, to już na starcie brakowało im tej jednej osoby, no i dodatkowo jeszcze właśnie ten fiolet od Conventera, dodatkowo jeszcze dasze od Axa, no sprawiły, że dosyć szybko to minęło, no i w tym momencie 3 minuty, ale nadal są szanse, chociaż beton już mocno obijany. No już minutę sobie tutaj zajęli gracze z Agiechu w tej obronie, ale po raz kolejny przychodzą tym teleportem i po raz kolejny muszą ratować się ucieczką. Teraz Moonman, on nie zdążył na ten teleport, no był w niebezpiecznej sytuacji, ale udaje mu się przeżyć. Teraz Reves z pierwszym fragiem, Beton już drugim fragiem, no także przewaga leciała jest na koncie graczy z Morsu, wszystko w ich rękach, żeby ten pierwszy punkt przejąć. Odpala teraz Kamix Prime Rage, ale bardzo szybko zbity do tych czerwonych, tak naprawdę świecącej się białego krzyżyczka. No i pada, koniec końców ta małpa pada, cała reszta Agiechu bez żadnych strat. Teraz Morsy dobrze przyjmują ten pierwszy punkt, no i Kha'Zix tak naprawdę już tylko przy życiu. Będzie jeszcze tutaj rezowała, będą jeszcze wchodzili, no jest dobra próba, ale pojawia się teraz ta transcendencja tutaj od Revesa. On całkowicie zneguje teraz ulti od Axla, pada Kha'Zix, wlatuje tutaj jeszcze Kha'Zix, Filip gdzieś tam na plecach także będzie walczył, ale to już tylko będzie stagger, to już będzie tylko cleanup. Tutaj jeszcze chyba pokuszą się o dojeżdżenie Cichego, ale on sprytnie, bardzo dobrze na tym shifcie sobie ucieka, no i ten teamfight na konto Morsów. No i właśnie, to też jest sztuka, żeby w odpowiednim momencie dosyć szybko uciec, ponieważ no widzieliśmy, że Cichy, gdyby tutaj dał się zestagerować, no to by była szansa dla Morsów, żeby przepchać nawet te 3/4 punktu za darmo, no ale teraz widzimy, że szybki regroup leci od strony Agiechu, no gdzieś tam jeszcze Kasia dobiega ze spawna, no ale zobaczymy, czy będą się pokusili od tego, będą się mogli pokusić o tego dive'a, tego właśnie bez tego innego supporta, ale już Kasia chyba gotowa, ale zaczynamy wszystko od serii Strakta Cichego z bez fragów, tak właściwie, chociaż czy zapowiadały się na to, że ten slip od Conventera wejdzie praktycznie idealnie. No, co prawda bez fragów, ale tam Conventer z kolejnym pięknym słoikiem to dało teraz agresorom dużo miejsca, żeby te dwa fragi złapać, no i tak naprawdędo im wystarczy w tej obronie, zwłaszcza, że Kha'Zix ma tego reza gotowego, więc tak naprawdę nawet strata tutaj Dawnfista w poprzednim teamfightie za bardzo nie wpłynęła na przebieg, no, dalszej części tego teamfightu. Widzimy tutaj Kha'Zix czai się u góry wraz z Axlem, nie chcą zostać zauważeni. Teraz ta strzała soniczna od Felu tutaj, no, wyłapie tego Dawnfista, pojawia nam się dobry teraz emp od Filipa, 5 osób złapanych, no i szybkie fragi padają na konto agresorów, ale to był drive push ze strony Morsów. No tak, drive push oczywiście polega na tym, żeby tak właśnie spuszczać tylko po to, żeby zmusić do zużycia ultów i samemu doładować troszeczkę tych ultów, więc ewidentnie to raczej się tutaj udało UG, no ale no pamiętajmy o tym, że pozostają 3 minuty i ciężko już będzie dorównać wynikowi 4 minut, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Dodatkowo Revis dostaje jeszcze dodatkowego stagera od Filipa Singera, no i Filip Singer, który już ma 40% do kolejnego MP, no ewidentnie tutaj AGH jest dobrze przygotowany na to wszystko. No, widzimy tutaj Felu na tym kriku, będzie się ustawiała na High Grandzie, także ciekawa tutaj decyzja. Myślę, że spodziewa się po raz kolejny tutaj któregoś z flankerów właśnie na górze, teraz dojechana już przez Cichego. Dobry kontest tego High Grandu, ale zostawia swojego main tanka, teraz Cichy bez Matrixa, no i teraz jeszcze na plecach z tym Discordem będzie łatwo go dojechać. Jest co prawda wjazd tutaj ze strony Axla, który jeszcze z nanobustem będzie starał się zabić tutaj Revesa, ale dobre pozycjonowanie ze strony tego Zeniaty, no i Felu zabije teraz Cichy. Cichego, no i teraz cleanup ze strony Morsów, kolejny bardzo dobry teamfight w wykonaniu tej drużyny, tak naprawdę bez żadnych strat. No można powiedzieć, że bez żadnych strat, ale pamiętajmy o tym, że AGH robi swoją robotę, no i ugrywa ten czas, który jest tutaj tak cenny, chociaż 2 minuty, to nawet bardzo dużo czasu, no ale też widzimy, że Filipsinger gdzieś tutaj się szykuje już na plecach na jakieś doładowanie tego EMP, może złapanie Revesa, może złapanie Felu, no i najprawdopodobniej tutaj będziemy widzieli jeszcze kontest przed końcem tego pierwszego checkpointa. No już co, tak naprawdę niecałe 3 metry
zabrakło graczom teraz z morsów, żeby dopnąć ten punkt, ale piękny kolejny słoik od Conventera. Jak on to robi? Jak on to wciska? Dobry teraz shatter ze strony tutaj Vengeance'a, złapie dwie osoby. Nie doleci do niego jeszcze Reves na tym transie. No i to nie jest zbyt dobre rozwiązanie, bo po raz kolejny trafia słoik Conventer. Ciekaw jest to, ile damage'a zadaje tak przeciętnie w ciągu gry samymi słoikami. No ale cleanup ze strony AGH-u, tym razem to oni nie tracą żadnego gracza. No i pokazują morsom, że nie dadzą sobie tutaj w kaszę dmuchać. No i teraz już dobrze ustawiony Axel na tej Widow, już niedaleko do swojego ultimate'a. Philip Singer z gotowym MP-em, także mogą mieć spore problemy teraz morsy, żeby to przepchnąć, a tylko minuta 15 zostało na czas, na zegar. No i tak jeszcze wspominając właśnie o tych słoikach, no tutaj na nich chodzi o damage, tylko chodzi o to, żeby wprowadzić tutaj chaos, a w międzyczasie kolejny teamfight, no i Conventer właśnie zabija z owego słoika, no i dosyć szybko się tutaj rozwiązuje, jeden EMP, no i bardzo szybki, bardzo, bardzo szybki nawet ten teamfight, razem jeszcze ze Staggerem tutaj uśpionym Vengeance'em, no i pozostaje minuta AUG, no problemy, ponieważ pozostają im tylko 3 ulty, zaraz 4, będą musieli naprawdę się postarać, żeby przytrzymać to, no a AGH nadal ma gdzieś tam zanadrzu 3 ulty, prawdopodobnie jeszcze Kasia tutaj dobije swojej Valkyrie, żeby właśnie tutaj na obronie, na ten ostatni teamfight coś działać, więc no zobaczymy, ponieważ to się szykuje chyba najbardziej intensywny teamfight, jaki widzieliśmy na tej mapie. No dobra, teraz decyzja na przejście tą prawą stroną. Ciekawi mnie tylko, że zostawili z tyłu Revesa, który chyba troszkę zbyt agresywnie chciał pozbyć się tego flankera. Też mógł nie spodziewać się do końca, że w tym miejscu będzie także Diva. Teraz dobra sekuracja ze strony Betona. Tutaj schowany Conventer, no chyba całkowicie teraz olewają go gracze tutaj z morsów. No i to ich kosztuje teraz Revesa, ale Felu z dobrym hajnunem. Dwa fragi na koncie tej zawodniczki. Jest shatter pięknie zablokowany teraz przez Kamiksa. Jest jeszcze Graviton, żeby ten teamfight zakończyć z pewnością, żeby upewnić się, że pozbędą się wszystkich, no i dopychają do tego drugiego punktu, ale tylko minuta 30 na to, żeby dopchnąć do trzeciego punktu i doprowadzić się do tej dogrywki, a może do remisu, no bo jeśli dopchną to w overtime, no to nie będą mieli zbyt tutaj szansy gracze teraz z morsów na jeszcze walkę na tej mapie. No, mówimy tutaj o przepchaniu ostatniego checkpointa w minutę 11 sekund przeciwko AGH, więc to mi się wydaje wręcz niemożliwe na naszej lidze, no ale zobaczymy, ponieważ UG nas już wiele razy tutaj mile zaskakiwało, no ale też widzimy, że no właśnie Kamiks teraz jako pierwszy umiera jako main tank drużyny AGH, no i to daje niesamowitą szansę, niesamowitą nadzieję oczywiście, ale w międzyczasie, no właśnie te nadzieje chyba dosyć szybko, można powiedzieć, gasi tutaj Axel z dwoma fragami na dwóch supportach, no i teraz pozostaje UG troszeczkę pod ścianą, ponieważ z jednym healerem i tym healerem jest oczywiście Lucio, który no tutaj za dużo nie wyhila, więc zobaczymy, ponieważ jest już tutaj wymagany regroup, no i to chyba są właśnie te ostatnie promyki nadziei, żeby w ogóle to dopchać, ponieważ no 30 sekund na dopchanie połowy tego checkpointu na AGH wydaje się być niemożliwe, ale decydują się mimo wszystko gracze morsów na szybkie regroupa i na szybki push. No teraz bardzo dużo będzie zależało od tego, czy Reves będzie miał na tyle dobry tutaj czas reakcji, ale tak się nie dzieje. Szybki EMP nie daje tutaj czasu na reakcję nawet swojemu przeciwnikowi, teraz Philip Singer. No i Team Wipe po raz kolejny ze strony AGH-u. Wszystko wskazuje na to, że Vengeance nawet nie zdąży dotknąć tego punktu, a no na tej transcendencji też chyba nie zdąży. Dolezie tutaj Reves, złapie jeszcze Conventera, dobiega, jest overtime, mają teraz jeden za jednego gracze, obydwu drużyny, ale Kasik już z gotowym rezem, teraz pojawia się shatter, pojawia się jeszcze basy, także cały czas walczą gracze tutaj z morsów, jest jeszcze tutaj na plecach Conventer, którego jeszcze masz zabić jak najszybciej, jeśli chcą jeszcze o to powalczyć, muszą uważać, żeby nie zejść z tego punktu, bo im dłużej overtime trwa, tym szybciej potem będzie schodził. Pozbawiam teraz jeszcze tego main heala, teraz gracze tutaj z morsów, ale Axel z pięknym tutaj fragiem przeoczyli teraz tą Widowmaker. Na tym Hegrandzie teraz gracze tutaj z UG, on naprawdę dużo teraz mógł może wskórać, ale piękny teraz Firestrike ze strony Vengeance'a z tym Discordem był naprawdę bardzo śmiertelny dla Axla. Nietrafiony ten Graviton, mógł naprawdę dużo zmienić w tym teamfight'cie, jak póki co Monument pada, zostaje zepchnięty, Beton, pozbywa się jeszcze Filipa Singera, cichy zostaje wyrzucony ze swojego mecha, także cały czas przez szansą stoją teraz gracze z morsów. Zagrywany nano teraz jest na Kamiksa, ale on dużo nie wskóra. Było raczej tylko na przeżycie, odpalony teraz jeszcze Prime, ale prawie wypchnięty Vengeance, walczy o przetrwanie, ale to cichy, przez Selka, wyrzucony za mapę Beton z fragiem na Axlu, jeszcze wlatuje tutaj Moon Moment, pojawia się MP, złapie 4 osoby, ale dużo damage'a zadają teraz gracze z morsów, teraz Philip Singer z fragiem na rewesie, ale kolejne basy, doładowuje tutaj Lucio, ależ on szybko ładuje te basy na tej tutaj postaci, no i jeszcze pada Kasik, spada Conventer, cały czas swoje ciała, wrzucają teraz gracze z Krakowa na ten punkt, ale walczą, morsy walczą dzielnie, nie chcą oddać, oni wiedzą, że im to się należy, oni chcą do samego końca, no i Axel bardzo mocno obijany, nie może go dobić, ale dopychają do trzeciego punktu morsy, ależ to był overtime.
Dobra, ewidentnie tutaj w morsy, no wzięły się w garść, no i troszeczkę ten overtime trwał, ponieważ on trwał od połowy mapy i na mojej chyba on nawet 2 minuty trwał. No i AGH próbowało, stoiło nawet przed sporą szansą, żeby coś tutaj zdziałać, no ale ewidentnie zabrakło tego, no i ewidentnie morsy pokazują, że nie oddadzą tego tak łatwo, ale pamiętajmy o tym, że teraz będą atakować oczywiście drużyna agresorów, no i mają 4 minuty na przejęcie 1/3 punktu, więc tak jak już kiedyś Trump ładnie nam tutaj wyliczyłeś, tak tutaj mają 12 minut, tak jakby na cały punkt, więc ewidentnie to jest niesamowita ilość czasu, no i wydaje mi się, że to jest troszeczkę wyrok dla morsów na tej mapie, ale według mnie też możemy się tutaj jeszcze zdziwić, może nas coś tutaj zaskoczyć, bo wiele razy już w tej lidze już tak było, że no byliśmy zaskakiwani przez drużyny, no ale nie wydaje mi się, żeby to było aż tak prawdopodobne, ponieważ już AGH tutaj szykuje swojego dive'a, szykują swoją farę, no Chihi klasycznie na Reaperze, ale wiemy, że za chwilę zostanie zepchnięty na D.Va, no i widzimy na obronie, że będą grane Zengoldcy i Zengoldcy versus Fara, no to nie brzmi z najlepiej i nie wydaje mi się, że Moon Moon Man będzie w stanie skontrować Filipa Singera razem z Kha'Zix samodzielnie. No, tutaj myślę, że głównym tak naprawdę wariantem tutaj w drużynie morsów jest właśnie Moon Moon Man, którego zadaniem będzie kontestowanie Filipa Singera, no ale nie zapominajmy, że Axel na tym Hanzo także pięknie tutaj strzela głowy, pięknie się prezentuje, no i zobaczmy, mamy przejście teraz już prawym tutaj high groundem przez Kha'Zixa i Chihiego, dobrze wykorzystują teraz cooldowny, żeby obejść tutaj na przeciwnika, oni wiedzą, że mają dużo czasu, nie chcą tutaj dać pola do popisu graczom z morsów, zwłaszcza, że grają na gołcy, no i jak na razie pada nam rewes zostawiony gdzieś tam na plecach, to jest naprawdę bardzo ważny faktor, bo gołcy w tym wariancie nie mają zbyt wiele obrażeń, no i teraz może być ciężko, co prawda Feru tutaj już troszkę nagrzano na tej Zari, ale Moon Moon Man traci mecha, także to jest kolejny damage, poza tak naprawdę tym teamfightem ze strony teraz morsów pada nam także beton, no i powoli sypie się ta obrona, teraz po stronie gracze z morsów wchodzą po kolei, pewnie, spokojnie, gracze z AGH-u rozgrywają to bez żadnych błędów, no i GG na kolejnej mapie 2-0 w tym spotkaniu dla Krakowian. No i ewidentnie King's Row już wyglądało lepiej dla UG, ale to nadal jest za mało, ponieważ no tak jak powiedziałem, 4 minuty wybronić na AGH na King's Row z Zengoldcami wydaje się być niemożliwe, ponieważ no według mnie każda drużyna ligi powinna mieć wypracowaną jakąś właśnie taką kontrę na gołcy, no i kontrą na gołcy od drużyny AGH jest oczywiście no Fara na pokecie i dodatkowo do tego taki bardzo skoordynowany, bardzo zżyty dive, więc ewidentnie tutaj no jest wiele rzeczy jeszcze do ustalenia, ale w międzyczasie no mamy 2-0 dla AGH, teraz będziemy mieli 2CP, zobaczymy jaką mapę, ale to jest ostatnia szansa dla morsów, żeby coś jeszcze tutaj zdziałać, żeby coś jeszcze tutaj poprawić, żeby nas zdziwić, więc no zobaczymy, czy rzeczywiście im się uda, ponieważ będzie coraz ciężej tutaj Szymek. Dzisiaj może nie widać tego dzióbka tak dobrze, ponieważ Szymon był tutaj na Mazurach i troszeczkę jest przypalony, troszeczkę jest przypalony, ale mamy nadzieję, że tutaj się udało, ponieważ no niestety przez greenscreen jest troszeczkę zmieniona ta korekcja kolorów, ale w międzyczasie chyba już powoli będzie wybierana ta mapa, chociaż no morsy jeszcze potrzebują chwilę, żeby się zastanowić, żeby przemyśleć, jakie tu CP chcą grać na AGH w dzisiejszej formie, ponieważ no ewidentnie każda osoba tutaj pokazuje od AGH swojego pazura. Przede wszystkim jestem zaskoczony Kha'Zixem, który no bardzo ładnie dzisiaj robi miejsce swojej drużynie na Winstonie. Widać, że to wszystko jest przećwiczone. Kha'Zix, która no wiele razy uratowała Axla gdzieś tam przed teamfightem ze swoim resem. No i Chihi typowo na D.Va, który próbuje sobie wejść na Reapera, ale to się nie stanie. Więc no zobaczymy, już nie wspominając o konwenterze i o Filipie Singerze, ale no widać, że ta drużyna AGH dzisiaj jest w bardzo dobrej formie i widać, że dużo trenowali do tego spotkania, no ale zobaczymy, ponieważ już tutaj wybrany jest Paryż i najprawdopodobniej będą strony zostawały tak jak były, chyba że AGH nas zdziwi i postanowi wziąć obronę, ale nie sądzę, no i Paryż. Wiemy, że dla morsów to jest bardzo dobra mapa w tym sezonie, ponieważ odebrali tą mapę w pięknym stylu drużynie Syrenek, więc no zobaczymy jakim to wyjdzie teraz, bo pamiętamy też bardzo dobrą taktykę z teleportem Symetry, bardzo dobry bunkier, który był dobrze usytuowany przede wszystkim, no ale to było pod gołcy, no a jak wiemy AGH za bardzo nie gra tych gołców, oni mają bardzo zżyty dive, no i to pokazuje, że taki dobry, dopracowany dive nadal króluje w tej grze, no ale to można powiedzieć, że jest troszeczkę niewiadoma, ale mimo wszystko drużyna AGH się decyduje na obronę, więc tutaj nas ewidentnie mile zaskakują, więc no muszą mieć coś ewidentnie tutaj przygotowanego i jestem ciekaw aż co, czy może
Nie, nie mam pomysłu. Pierwszy raz w sezonie, w tym sezonie, jeżeli nie nawet od dwóch sezonów biorą obronę. No, przywykliśmy raczej do takiego widoku, że AGH po wygranej mapie zostaje na ataku, że chcą sobie jeszcze pograć. Chcą zaprezentować te swoje piękne zagrania, a tutaj obrona, czyli no, czyżby tutaj jakiś stres się wkradł, czyżby jednak tutaj AGH no, tą pewność siebie nie miało w tych 100% dzisiaj. Jednak ta pokora, no na pewno jest to dobry znak teraz dla graczy z Morsów, bo to jednak pokazuje, że no, gdzieś tam obawiają się tej drużyny, nie podchodzą do tego spotkania na totalnym luzie, ale myślę, że po tym, co zaprezentowały nam Morsy na Kings Row, to na pewno jest sygnał dla agresorów, że muszą się pilnować, bo każdy ich teraz mały błąd zaczną Morsy wykorzystywać. No i zobaczmy, bo Paris jest to mapa stosunkowo świeża, na której obydwie drużyny tak naprawdę mają podobne szanse, obydwie drużyny mają podobny game time na właśnie tej mapie i tak naprawdę taką samą ilość czasu mieli na przygotowanie się, więc teraz tylko kwestia tego, która z nich przyłożyła się do niej bardziej. Ja wiemy, że no agresorzy w tym sezonie raczej nie grali tego Paris. No w ich meczach bodajże tylko jedno spotkanie odbyło się na tej mapie, a tak to no jakoś specjalnie nie chcieli na ten Paris się tam pchać, zwłaszcza, że no jednak to 2CP nie jest aż tak bardzo lubiane. No i też przy okazji nie jest faworyzowany pod nie dive, więc pierwszy raz chyba w tym sezonie zobaczymy agresorów na czymś innym, nie memując oczywiście, na czymś innym niż na dive'ie, no i ciekawe jak to wyjdzie. Przede wszystkim, no, Axela już widzieliśmy chyba na Bastionie, ale Filipa Singera na May widzę chyba pierwszy raz w ogóle w życiu, więc ewidentnie, no, zobaczymy, czy to będzie czarny koń tego meczu, czy może to jest po prostu próba czegoś nowego, no ale też zobaczymy, jak popiszą się tutaj gracze z UG, ponieważ lecą Torbjorna, lecą Symetra, no, z takim dosyć ciekawym statikiem, można powiedzieć, gdzieś już tutaj była próba teleportowania się, no ale szybko zostało to odłodowane, no i Konwenter już niszy Immortal Fielda i łapie Vengeance'a, który został odłodowany od całej swojej drużyny, więc ewidentnie tutaj UG teraz jest zmuszone do wycofania, do resetu, no i muszą wejść ponownie. A tutaj bardzo ciekawie swoją drogą ułożony Turret, który no... można powiedzieć, że swoje troszeczkę tych procent nabija, ale ewidentnie to nie będzie... jakiś, można powiedzieć, faktor, który na więcej będzie miał odężył w następnym fajcie, ale też widzimy, że szykuje się zmiana i no chyba do końca się nie spodziewali gracze UG, że AGH poleci tak zwarty bunkier z Mejką przede wszystkim, więc no tutaj zaskoczenie na pewno się wdarło, ale Beton już z dosyć ciekawym dive'em szybko został uciszony przez Axla. No tam pojawił się dobry stun, dobry hook, przepraszam, no i to naprawdę pokrzyżowało plany Betona, bo no, jeśli nie przechodzi się na lince przez te choke pointy na homiku, no to jest naprawdę bardzo ryzykowne, a teraz ależ pięknie Filip Singer wyczuł, gdzie będzie Monument na tej sombrze i od razu zmroził go jeszcze w tej niewidzce, więc dobrze tutaj Filip pilnuje tego backline'a, no i jak na razie dużo, dużo czasu sobie kupują gracze z AGH-u, zafortyfikowali ten high ground, zafortyfikowali się na tym pierwszym punkcie, no i tak naprawdę nie przepuszczą teraz swoich przeciwników, mocno obijany jest Beton, mocno obijany jest Reves. No Beton bardzo ryzykownie na tym homiku się porusza tutaj, nie mają aż na tyle leczenia teraz gracze z tutaj oczywiście z Morsów, żeby szybko wyleczyć tego main tanka i to jest, są kolejne sekundy, które tracą podczas tego ataku, no i teraz pojawia się presja na ten punkt, skakuje tutaj Moonman wraz z Betonem, dwie osoby, trzy osoby, także może nawet jednego tika uda im się znaleźć, tak też się dzieje. Axel łapie teraz fraga na selku, ale myślę, że osiągnęli i tak to, co chcieli teraz gracze z tutaj Morsów, chociaż teraz Felu zrzuciła cichiego i jeszcze zabiła Axla. No, tego Reza tutaj raczej nie będzie już teraz do dyspozycji, chociaż nie. Kasik zrezuje tutaj Axla, także dobry wybór, ten Hawk sobie na spokojnie wróci, a to Bastion zadaje ten najwięcej obrażeń, natomiast no jeden tick, jeszcze tylko tak dwa razy i zajmiecie pierwszy punkt. Szymon, no ale pamiętajmy o tym, bo ty powiedziałeś, że no tutaj nie wiadomo jak z tym resem, ale pamiętajmy o tym, że Kha'Zix, jeżeli ma resa, to zawsze go użyje i nawet jeżeli by miała to przepłacić własnym życiem, zrezuje swojego teammate'a, więc to też jest postawa jak najbardziej sportowa, ale w międzyczasie widzimy, że no minuta pozostała, ty mówisz o trzech teamfightach, a minuta pozostała, więc tutaj może być problematycznie. No i Axel z kolejnym fragiem na Moonmanie, Selek w międzyczasie zabija Kamexa, no ale pytanie, czy to nie będzie za mało, żeby coś tutaj zrobić, ale Filip
Singer z ciekawym Blizzardem, który złapał chyba bodajże tylko jedną osobę, no ale ta jedna osoba tutaj dosyć dużo mogła wskórać, jeżeli chodzi o ten jeden teamfight. No i Kamix już powrócił tutaj na pole bitwy, no i ostatni teamfight nam się szykuje na obronie oczywiście pierwszego punktu, ponieważ UG albo w tym momencie no skończy tę mapę na tym jednym tiku na tych 42%, albo uda im się przejąć chociaż ten drugi tik, chociaż ten 80% na przykład, żeby coś tutaj zrobić, no ale Beton zdeterminowany na swoim chomiku, no spróbuje tutaj prawdopodobnie rozrzucić całą drużynę, no ale zobaczymy jak to wyjdzie, bo pamiętajmy o tym, że bardzo szybki focus fire leci od AGH. No, jak nie teraz, to nigdy. Nie zdążył nawet odpalić swojego ultimate'a, podczas kastowania został zabity tutaj. Dobrze, Filip Singer, Tameka pięknie teraz kontruje nam tutaj tego Hammonda, który no właśnie, to jest jego przeznaczenie na tej mapie, to jest właśnie wzbijanie z tego high groundu swoich przeciwników, no i Axel odpala swojego ultimate'a, cichy także, jeszcze bongo od Kamixa, to jest naprawdę ogromna ilość damage'a, no i przez to nie przebiją się gracze z Morsów. Konwender także swoje dwa fragi dokłada. No i tak naprawdę przy utracie tylko 40% gracza z AGH-u. No i przed trudnym zadaniem teraz Morsy. Ciężko jest tak właśnie jakkolwiek to skomentować, ponieważ no 42% po raz kolejny gdzieś tam można to zaokrąglić do jednego tika, no i 4 minuty, które ma AGH na ten jeden tik. No to nie brzmi zachęcająco, no ale zobaczymy, ponieważ wiele rzeczy się tutaj może zdarzyć, chociaż wydaje mi się, że nie w tym meczu, nie wydaje mi się, żeby w AGH sobie odpuściło tak łatwo punkt, no ale bardzo jestem pozytywnie zaskoczony. Filip Singer, May, nigdy bym nie powiedział, że to będzie duo zniszczenia, a jak się okazało tutaj, no już od pierwszego teamfighta gdzieś tam odwallował Reina przeciwnego, Vengeance'a oczywiście z przeciwnej drużyny, co już tak właśnie jeden teamfight wygrało, no później zamroził jeszcze Betona, który próbował gdzieś tam rozrzucić swoich teammate'ów, no i Axel, który bardzo można powiedzieć stale i stabilnie strzelał na tym Bastionie, no i w sumie tyle musi robić Bastion, strzelać i robić ten damage, bo nawet nie musi celować w głowę, bo to nie ma znaczenia. Ty szczerze celujesz w głowę czy nie, ale widzimy też, że powoli się tutaj klaruje, no można powiedzieć dosyć podobna kompozycja, co była na ataku oczywiście od Morsów, ale troszeczkę zmiana po Konwenter tym razem na Ashe. No, Konwenter na Ashe, no tego nie widzieliśmy jeszcze w tej lidze akademickiej. Wiemy, że no gra na Anie i z tego, o ile się nie mylę, to Ana i Ashe na prawym przycisku mają chyba nawet podobny attack speed. Nie wiem, popraw mnie, jeśli się mylę, ale myślę, że jest to dosyć nie, podobne. Nie. Aż jest wolniejsza. Aż będzie chyba troszeczkę minimalnie szybsza, tak mi się wydaje, ale to są szczegóły, no w sensie to takie naprawdę, to są bardzo małe szczegóły, no i, ale przede wszystkim to celowanie jest inne, bo point of view na celowaniu Ashe jest o wiele większe, o wiele więcej widzisz, dlatego Ashka wydaje się być czasami łatwiejszym herosem, jeżeli chodzi o hiscany, no ale w międzyczasie już pomijmy nasze spory tutaj, ponieważ Bubla od Zari też myśli, że ma 300 AP, ma 200 AP, nie, przepraszam, tak, ma 200 AP, więc tak? Chyba, tak, 200 AP, tak, 200 AP ma, więc ewidentnie, no tutaj jeszcze troszeczkę tych błędów się wkradza zawsze w komentowaniu, ale w międzyczasie Konwenter zaczyna tą teamfighta, Axel dokłada drugiego tutaj fraga, no i bardzo dobry w międzyczasie poleciał Immortal Field od Revesa, ale no za dużo to nie pomoże, ponieważ wygląda na to, że AGH przejmie ten jeden tick przynajmniej w swoim pierwszym pushu i pozostają prawdopodobnie niezatrzymani. No tutaj Vengeance złapie Kasix, ale to już jest tylko jeden homik na tym punkcie. Czterech graczy z AGH-u przejmą ten punkt bez większych problemów. Jeśli dobiegnie tu Beton, to dużo długo nie pożyje, a tak się nie stanie. 3-0 w tym spotkaniu, AGH dalej zatrzymane. Dalej czyste konto, przechodzą do finału Ligi Akademickiej, w której zmierzą się z zwycięzcą następnego spotkania, natomiast Morsy zmierzą się z przegranym. O nie, tak. Nie wierzę. róbcie klipy. I to jeszcze ten śmieszny Blizzard, tak? Który złapał... Dwie osoby czy jedną osobę? Jestem ciekaw, ile trzy złapał. Tutaj, patrz. Nie, ale uciekły. Wygląda to. No, uciekli. Dobra, Filip Singer. Coś tam na tej meczce jednak ten tego, no, potrafisz, ale więcej ci nie przyznam. W każdym razie, moi drodzy, mamy pierwszych finalistów w tym sezonie, no i to jest AGH, które jest nadal z czystym kątem już drugi sezon z rzędu, no i pozostaje im tylko jeden, tak właściwie jeden, no, przystanek, jeżeli chodzi o zdobycie tej głównej nagrody. No ale pamiętajmy o tym, że zaraz mamy drugi mecz, który będzie się wydawał, no, z góry już bardziej wyrównany i zobaczymy, bo jestem ciekaw, a w międzyczasie będziemy tutaj czekać na jakiś wywiad, no jestem ciekaw, kogo tym razem AGH do nas pośle.
No tak, czekam jeszcze tylko, kto napisze. No, Konwenter idzie dzisiaj do nas na wywiad. Proszę bardzo, zapraszamy do Konwentera. Bardzo. Więc czekamy, za chwilę powinien do nas tutaj wskoczyć. No on jest porządnym tutaj zawodnikiem Ligi Akademickiej, bo on jest u nas na Discordzie, nie trzeba go zapraszać, jak niektórych na początku tego sezonu. Niech nie będę wytykał palcami, ale były takie osoby. Nie każdy jest. Nie każdy, o, może tak, nie zawsze każdy się spodziewa, że będzie, wiesz, proszony do wywiadu, a tutaj, wiesz, no czasami jest tak, że kończysz meczyk, tutaj ktoś chce iść do wywiadu, cisza, dobra, Konwenter, ty lecisz, nie? Ale w międzyczasie mam już gotowego tutaj Konwentera, no i hej, Konwenter, jak tam po wygranym meczu dla odmiany? Dla odmiany bardzo dobrze. Udało się nie pokazywać naszych tajnych strategii dzisiaj. Jeszcze doczekaliśmy do finału. Może w finale pokażemy. Przepraszam, chcesz mi powiedzieć, że Filip Singer na Mejce to nie była tajna strategia? To co to było? Pierwszy raz, że się widziałem tego człowieka na Mej. Po prostu chciał, no inaczej by frołował i tyle, no. Sforsował na nas. Okej, okay, dobra, no to zacznijmy od pierwszego. Dobra, to a propos Filipa, pierwsze pytanie klasyczne na naszych wywiadach, jeżeli chodzi o AGH. Czy na was krzyczał? Oczywiście. Krzyczał, no, wyzywa newsletów. No, i patrz. I to jest to właśnie, o czym mówiłem. Inni ci powiedzą, że jest reform, ale tutaj Konwenter zawsze powie, jaka jest prawda i nie będzie tutaj dawał żadnej fałszywej maski. Dalej szukamy tego depsa, żeby go wymienić, bo on jest toxic, także... Toxic, ale wam mimo wszystko robi dosyć dużo tego depsa. No i a propos właśnie tego meczu, jak się czuliście po tak właśnie Li Jiangu, który no na początku nie wyglądał aż tak stabilnie dla was? Na początku tak. Ogólnie Li Jiang jest dla nas taką mapą nie najgorszą. Zawsze jest taka właśnie pierwsza rozgrzewkowa mapa, tak bym to nazwał, gdzie właśnie tak trochę coś tam się nam podwinie noga, ale raczej już po pierwszej mapie wychodzimy na prosto, bym powiedział. Powiedz, Konwenter, bo przed nami jeszcze dzisiaj jedno spotkanie i jak myślisz, kogo spotkacie w półfinale po tym drugim spotkaniu? Kogo spotkamy? No powiem tak, no oba teamy są... Niewygodne. Więc ktokolwiek to będzie, myślę, że finał będzie dosyć wyrównany, no i czekamy na jutro. No właśnie, my też jesteśmy tutaj ciekawi. Już jak byliśmy we Wrocławiu ostatnio na finałach z LoL'a Ligi Akademickiej, to było w sobotę, no to tak spekulowaliśmy. No i były tam krasnale, nie odpuszczą wam. I wiecie, jak jest. Ja wiem. No to jest ale... ktoś, kto... To warszawiacy też są tutaj zdeterminowani, żeby wam odebrać to mistrzostwo. Więc no tak naprawdę następny mecz zadecyduje o tym, kto będzie tym pretendentem do finału, no ale zobaczymy, ponieważ ewidentnie wyglądacie tutaj stabilnie, no i to są te godziny screamów. Ile wczoraj screamowaliście, powiedz mi, bo dostawałem powiadomienia. Wczoraj to mieliśmy z 6 godzin screamować, ale tylko się na 4 skończyło, może 5, liczając jeszcze pojedyncze sologierki, więc... Ostatnio trochę podkręciliśmy tempo, nie będę udawał, że nie, ale zobaczymy, czy się opłaci w finale. No zobaczymy, czy się... Nie, no zawsze się opłacał, no bo to w końcu screamy. No jak... Jeżeli nie wygracie finału, to będą troszeczkę gorsze nagrody, ale doświadczenie na całe życie, zwłaszcza po 3 sezonach wygranych pod rząd. Więc... No to tak, no to myślę, że Konwenter standardowe 5 minut na antenie dla ciebie. 5 minut, dobra. No to chciałem podziękować wszystkim widzom Ligi, chciałem podziękować i pozdrowić Zafera, bo on zawsze krzyczy, że go nie pozdrawiam, cały Savscore, cały Concord, który o dziwo jeszcze nie jest tak bardzo martwy, no i wszystkich, którzy brali udział, no i powodzenia. No to słuchajcie, moi drodzy, to dobra. Był Konwenter, legendarna Ana z AGH-u. Także no, pożegnajcie się z nim ładnie tam na czacie Pogers, bo wygrał ten mecz, wygrali to spotkanie tam samym, przechodzą do finału w dniu jutrzejszym. Powodzenia w następnym meczu, ale przy okazji może ogłosimy tutaj MVP, ponieważ MVP jest troszeczkę inny niż zawsze. MVP jest troszeczkę inny niż zawsze. No i myślę, że Konwenter, bo jesteś 1,5 minuty przed streamem, więc możesz już dobrą nowinę zanieść. No MVP dzisiejszego spotkania w waszej drużynie zostaje Kamix. Tak, dzisiaj podoba mi się, jak był idealny follow-up w razie czego i wydaje mi się, to jest taka łagodna owieczka w waszej drużynie, która zbiera cały hejt Filipa na siebie, całe krzyki, więc no ewidentnie tutaj MVP naszego pierwszego spotkania. No i dzięki jeszcze raz tutaj za wywiad, powodzenia jutro. No nie możemy powiedzieć, że trzymamy kciuki, ponieważ no, nie możemy być tutaj jakkolwiek stronniejsze, ale trzymamy kciuki o dobry mecz i wyrównany mecz, no i wierzę, że przygotujecie jakąś rzeczywiście tajną broń, którą nawet nas zaskoczycie, chociaż już ja już jestem wystarczająco dzisiaj zaskoczony.
Szymon się wyciszył troszeczkę chyba. Tak, ewidentnie. Dzięki. Hej, hej. Więc